Iwona, jutro Dzień Świstaka. Obchodzisz? Oczywiście, że tak. To jest moje ulubione święto w ciągu roku. Ale jak będzie to samo codziennie, to będziesz przegrywać z Heleną. To chyba niedobrze. Co? No kurde, nie wiesz, co to jest Dzień Świstaka? No wiem, przebieram się za świstaka i biegam po lesie. Dzień dobry, czwarty przystanek AZS Winter Cup to Zawoja. Zawoja to najdłuższy gigant w całym kalendarzu, ponad minuta jazdy. Zawodnicy lubią to miejsce, bo tak naprawdę jedyny raz w sezonie mają gigant zbliżony do tego, który jest ustawiany na zawodach fisowych. No ale żeby wjechać na górę, to trzeba spędzić najpierw kilkanaście minut na wyciągu i to jest chyba największa bolączka tego miejsca. Także jedziemy. Aktualnie stoimy. Wieje. Dzisiaj wieje bardzo. Ruszamy. Ci, którzy nie ścigają się na nartach, mogą powiedzieć, cóż to jest minuta. A minuta to naprawdę dużo. Dużo pracy beztlenowej. Spróbujcie powiesić sobie gumę na wysokości kolan i przeskakiwać z jednej strony na drugą przez minutę, jak najszybciej. To właśnie jest minuta jazdy na nartach. Gigant w całym sezonie AZS Winter Cup, ty lubisz takie zawody, które trwają minutę? Zdecydowanie nie. Nie lubię takich. A w szczególności wiem, że tutaj dzisiejsza trasa jest bardzo wymagająca i to mnie trochę przeraża. No ale zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że powtórzę wynik z zeszłego roku. Wiktoria, straszny wiatr dzisiaj. Nie boi, ty jesteś taka drobniutka, malutka, nie boisz się, że to będzie handicap dla tych mocniej zbudowanych dziewcząt? Nie, bo tutaj się liczy na tej trasie technika, siła w nogach. Mam nadzieję, że ją mam. Tyczki się uginają, ale to nic. My się nie boimy. Musimy pojechać na całego. Będzie dobrze. No i proszę, mamy zwycięzcę. Lubisz chyba ten stok z Zawoi, bo to nie pierwszy raz. Lubię, fajny jest, przyjemnie się jedzie. Chociaż na tym płaskim też nie wiem, jak większość tutaj zawodników, co mam ze sobą zrobić, ale no jakoś się udało. Blisko było, ale się udało. Który fragment trasy był najtrudniejszy? No najtrudniejszy z reguły jest ten garb. Jeszcze tyczka teraz była ustawiona za garbem. Więc dużo zawodników miało z tym problem, ale jakoś się tam udało w miarę szybko przejść. No. Czy jest możliwe odmierzyć sobie podczas oglądania miejsce, w którym dokładnie trzeba wjechać właśnie na takiej bramce, której nie widać? Czy jest możliwe, ale trzeba mieć duże doświadczenie, trochę mi dzisiaj go zabrakło, ale jakoś się udało, jakoś w miarę przyzwoicie był. Tomasz, twój doskonały przyjazd giganta sprzed kilku lat obrasta już legendą, niczym obroniony karny na Wembley. Czy ty za każdym razem startując w Zawoi masz nadzieję, że uda się to powtórzyć? Dokładnie, ale to niestety jest już ostatni rok, kiedy próbowałem. I niestety się nie udało. No niestety, no cóż, tak to bywa. Ale i tak jest dobry wynik. Widziałem tam problemy na przełamaniu, duże. No niestety, ale mimo tych problemów i pewnych błędów Żabski dostał znowu kolejne sekundy, także jest zwycięstwo. Będzie płakał. No już płaczę, no ale co zrobi? Nie ma wyjścia. No i proszę, dzisiaj pierwsza część dnia niespecjalnie udana. No niestety, nie udało się dojechać giganta, ale nic, odbijemy slalomie, no. Miałeś problem w tym najtrudniejszym miejscu trasy. Powiedz, wynikało to z niedokładnej inspekcji trasy, czy z po prostu zbyt wielkiej prędkości, którą już tam miałeś? No myślę, że większy kłopot był z prędkością. Bardzo nie chciałem postawić ten nart w bok. No i niestety nie udało się utrzymać na krawędziach, no i przy dużej prędkości wyleciałem, ale no trudno, zdarza się. Widzę, że znowu celowałeś w nagrodę główną, czyli czteropak Hardasia i no, jesteś tym mistrzem, nie da się ukryć. Cel swój osiągnąłem, założenie zostało spełnione na dzisiejsze zawody. No znowu będę wyjeżdżał z czteropakiem Hardasia albo innego jakiegoś przysmaku. Nie to, żebym był jakoś specjalnie zadowolony. No myślałem, że oddam to miejsce komu innemu, dzisiaj liczyłem na co innego, ale no, jak się nie trenuje giganta, to tak się zjeżdża i tyle. No, po prostu.
tak, takie życie. No. Dzisiaj nie było dwóch najlepszych zawodników sezonu i ty potrafiłeś to doskonale wykorzystać. Trzecie miejsce, świetnie się spisałeś na trasie w Zawoi. No powiem ci, że dzisiaj się udało, chyba mój dzień. Odpaliłem na płaskim, tak mi się wydaje, no i pojechałem swoje. Widzę obfite krwawienie, czy to rany odniesione podczas przejazdu giganta? Tak, niestety tak bywa. Narciarstwo to ból, jak mawiał trener. Ostra, ostatni Winter Cup w tym sezonie, bo wybierasz się do Belgii, no i jazda w kratkę. Raz lepiej, raz gorzej, no i dzisiaj jest to lepiej. Drugie miejsce, fantastyczny wynik. Bardzo lubię tutaj jeździć w Zawoi, to jest gigant postawiony zawsze pode mnie. Poza tym znowu założyłam różową gumę, w Szczawnicy popełniłam błąd, chciałam być panterą, no i nic z tego nie wyszło. Kiedy zobaczymy Cię ponownie na akademickich zawodach? Może przyjadę na Ampy, ale nie wiem, czy mi się uda. Postaram się. Jestem bardzo ciekawa tego slalomu równoległego, co ma być po finałach, więc może na to wrócę specjalnie. No to wielkie gratulacje. Piona. Maćku, co to za ciecz, którą nakładasz na narty? Słuchaj, to jest ciężko radami zwycięstwa. Nikt nie wie, co to jest. Nie powiem nikomu, to jest tajemnica nasza śląska. Ale ty wiesz chociaż, co to jest? Jest tam skruszony róg jednorożca, węgiel z pokładu z Halęby, najgłębszej kopalni w Polsce. Jest tam oczywiście po prostu skondensowana szybkość, lekko wydzielin z ciała Marcela Hirschera, no i pot podobno, no ale bardzo daje dużo prędkości. Zawsze byłeś najlepszy w slalomie, a tu bum i drugie miejsce w gigancie. No właśnie, czyli nie najlepszy? No nie najlepszy, ale to chyba dobry wynik. Nie no, jak na moją wagę i na to, że jesteśmy w Zawoi, gdzie zawsze do 20 to byłby czyn, żeby wejść, to spoko, bardzo spoko. Co się dzieje? Czekamy na przejazd naszej zawodniczki Zuzanny Czapskiej. My tutaj walczymy, udajemy, że jesteśmy narciarzami, a tymczasem ona naprawdę jest narciarką, no i czekamy na jej przejazd, chyba jeszcze 4 zawodniczki. Nie wiemy, jaki ma numer startowy, także będziemy musieli oglądać wszystkich. Ale liczymy na dobry przejazd. Dawaj Zuzia! Dawaj Zuzia! Zuza Czapska! Au! 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 27 to jest nic. 54 na pierwszym. Zuza, jedź! Pchaj, pchaj! Pchaj się! Skija! Jedź! Dana! Pierwsze koty za płotem. No dzisiaj najlepszy wylat. Tam jest jakoś wygrodzona ta trasa, bo tu jakieś kapeluchy wjeżdżają. Bo to cała ekipa kapeluchów zjeżdża. Powiedz Kasiu, co w Zawoi stoi? Namiot stoi. Jedni na starcie wariują, inni tańczą, a Tomasz odpoczywam. Po prostu się koncentruje. Odpoczywam sobie przed startem. Co, pomaga ci to, jak się tak wyciszysz? Myślę, że nie. I tak jest stres. Pod nieobecność Marii Leonowicz, Iwona już odliczała dni do finału, już układała włosy do koronacji, ale pojawiłaś się ty i ostatnie 4 starty padły twoim łupem. Ciekawą będziemy mieli końcówkę sezonu dzięki tobie. No, na pewno troszkę bardziej ciekawą, ale no jestem w ogóle trochę pod wrażeniem, że mi zaczęło w końcu dobrze się jeździć, bo długo szukałam formy i w końcu ją znalazłam, więc, ale bardzo fajne są te zawody, więc może też dlatego. Jesteś zdecydowanie najlepszą debiutantką tego sezonu. Jak się czujesz w takiej roli? No bo teraz już wszyscy będą patrzeć na ciebie jako na faworytkę. Bardzo, bardzo dobrze się czuję w takiej roli. Bardzo mi miło z tego powodu, że mogę być taką dobrą debiutantką. No to życzę powodzenia podczas ostatnich eliminacji. Dziękuję bardzo. Kamilu, szukałeś tego zwycięstwa slalomowego. No i jest, udało się dzisiaj mimo tego, że jeszcze noga chyba nie w pełni sprawna. No nie w pełni sprawna, powoli wracam. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie, jak już Adam przyjedzie, będzie w pełni sprawna, żeby się udało wygrać nawet jak on będzie.
Mam nadzieję, oczywiście po to się trenuję, żeby wygrywać, więc mam nadzieję, że się w końcu uda. Under pressure. Pressure.